Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reinet King. Ja jestem po nagraniu poprzedniego odcineczka. Od razu sobie tylko przerzuciłem filmy, które będę miał do posklejania. Niestety. Do posklejania i od razu sobie włączyłem nagrywkę na kolejny odcinek. Dobra, ale tu po prawej stronie nas nie było. Więc tu pewnie mamy już jakiś teleport. Skarby z gigantów. Tam już nie wracamy, przynajmniej na daną chwilę. W sumie nawet nie mam ochoty tam wracać. Tu coś jest. Tu te korzenie Maokaja, rozumiem. I to będzie dalsze nasze przejście. Tylko tak. Co jest na cmentarzu? To jest lepsze pytanie. Widzimy już jakieś krypty. I widzimy od razu moby. Tylko tak. Tutaj chyba nie ma żadnego przejścia dalej, tylko i wyłącznie są takie dobrowolne, więc w sumie spoko. Spoko, bo może się czegoś dowiemy nowego. No właśnie o tym mówię. I przelutujemy może kilka grobowców. Kim ty jesteś? A ty cwaniaczku! Kici, kici, taś, taś! O, strzegący krypty, mglisty zabójca dwa razy. Braumik. O Jezu, ja mam prędkość walki na dwa razy, no bez przesady. Ale mam nadzieję, że nam nie cofnęło tamtego, co? Ej. Nie, dobra. Mamy te mikstury z poprzedniej rozgrywki. Czy ty masz tutaj oczyszczającą aurę, co tu usuwa wszystkie osłabienia sojuszników? Ale... On ma chyba OS, tego pamiętam, tak? Zwiększa sojusznikowi szansę na trafienie krytyczne do 100% na inną akcję i zadaje umiarkowane obrażenia magiczne każdemu bohaterowi. Trzeba cię, kolego, jak najszybciej sprzątnąć. Ewidentnie trzeba to zrobić. Walnę go jeszcze raz, bo MF-ka będzie miała łatwiejszy strzał. No dawaj, gro. Dobra. Ten się połowi mieczami, to jest tarczkę. Spoko, mi to nie przeszkadza. Tak, to jest chyba szansa na krytyk, z tego co pamiętam. MF-ka jeszcze będzie teraz atakować, tak. Nie podoba mi się to, ale dobra, jemu to akurat nie przeszkadza w żaden sposób. 289, 433. Bo nakładają klepnięcie, więc nawet jeżeli go nie zabijemy, to go dotłuczemy, myślę. Może byśmy go utłukli, co? Kurde, nie utłuczemy go, ale tego utłuczemy. Nie, nie utłuczemy go. Cholera! Szkoda, że miejscami się nie zamienili. 208 krytyka, really? No dobra. Jezu, jakie oni mają tarcze wielkie. Nas Bóg poopuszczał. Ari, ty lecz, bo ty jesteś dobrym healerkiem. Na szybko możemy to zrobić, nie ma problemu. Ten Braum jeszcze masz tarczę, spoko. To nie przeszkadza. Pyk, pyk. 2 HP, no bez... Ale dobra, jest Ignite, jest Ignite. Więc to nie jest problem. On się sam ubije. Tylko on już dostaje teraz DPS. Właśnie o tym mówiłem. Ty koleżko, nie wiem, z kim zadzierasz chyba, co? Ori, on zdąży pewnie jeszcze zatkować, co? Ale szkoda many. Też masz dużo many. Zdążysz go jeszcze zabić? Zdążysz. Ale ja równowagi... Nie, dobra, starczy. Dalej. Braum ma w sumie tarczki, więc luz. Braum ma tarczki, więc luzik. Bo skończył się taunt, cholera. No dobra, i tak mieliśmy jeszcze przeładowanie, więc luz. To nam nie wali w żaden sposób. Też mogłem dać tarczę. Mogłem, nie stracilibyśmy HP. A teraz niestety stracimy to HP. No trudno. MF-ka. On ma klepnięcie. I ty też masz mu klepnąć, tylko tak mocno. Klepnij mu tak mocno. Proch jest suchy.
żeby poczuł to klepnięcie. Nie wiem, czy to ubijesz. Nawet Braum zaatakuje, a co on tam? O, ale to leczenie. No dobra, w sumie jakoś źle nie wyszło. Tuwa, no wow. Dawaj, mapka. Pewnie. Pięknie. Lepnęłaś. Teraz to się śmiejecie. Czy tamtym się tak nie śmialiście? W ogóle jestem ciekaw, ile by expa wpadło, jakbyśmy zabili tamtego golema. Serio, jestem tak ciekaw. Było blisko, no. To miejsce jest zniszczone. Wciąż wybrzmiewają tu echa wydarzeń z dawnych czasów. Niczym listek na wodzie. I, kochani, chcę wam jeszcze powiedzieć, że questy poboczne będziemy raczej robić na streamie. Zapis sobie zrobimy z tego streama. Bo myślę, że nie ma sensu teraz tego robić. I wy będziecie się męczyć i ja się będę męczył, bo będę cały czas myślał, że... jednak ten odcinek jest tak spędzony byle jak. Dobra, żywioła jak mgły. Tak mało czasu. Co ty robisz? Skażone mgły. Nakłada odnek mglistego zepsucia na atakujących przy trafieniu. Czyli... oddanie. Nakłada 7 ładunków mglistego zepsucia rozdzielonych losowo między wszystkich bohaterów. I mglisty wybuch zadaje umiarkowane obrażenia wszystkim bohaterom, rozpraszcza wszystkie ładunki mglistego zepsucia i zadaje bardzo lekkie obrażenia wszystkim bohaterom za każdy rozpoczony ładunek. Czyli ciebie trzeba ubić. Ubić. Ale ciebie też by się przydało ubić. Zrobimy to w ten sposób. Standardowo. Klepnięcie, którego w sumie nie musieliśmy robić. Ty zaatakujesz, prawda? No to jest bez sensu. Tak się walczy! No i tak, kurde, zaatakuje. Dobra, Braum, dostaniesz trochę po tyłku, co? Stówka wleci. 75. Szkoda, że nie poszło jakieś combo. Kryt. Żadnego kryta. Ale żywiołak teraz chyba zatukuje, prawda? Dobra, uda się to. Uda się to, co chciałem zrobić, tylko tak. To się uda, nie uda się tego zrobić, trudno. Łatwizna. Wolę ubić tego. Bo on zadaje umiarkowane. To cię nauczy. On zadaje umiarkowane. Ale on chyba też. Napierdzielamy w opór tego. Tylko to mgliste zepsucie no chodzi. Kurde, to też niedobre. Jest jak mi to wkurza. Ty możesz czymś zaatakować. No raczej nie. Ulta jeszcze nie mamy. 517. To i tak byśmy nie zdążyli, to jest bez sensu. Wiecie co, ja już chyba wolę, on nie ma klepnięcia, więc zostanie 230 plus. Tam jest chyba 30 sklepnięcia. 416, no właśnie. I do piachu. No dobra, ty jednak dosyć mocne obrażenia masz. Bramu dotłukuj to. Cholerstwo, dobra. To kara od mojej załogi. Szkoda, że się nie udało, bo sporo HP straciliśmy na niego. Łącznie. Okej, tu już zebraliśmy wszystko, bo uciekaliśmy stąd. Co my tu mamy? O, kolejny! Więcej was matka nie miała. Czym ty jesteś? Strzegący krypty i zagubiony. Skoro musimy. Czym ty jesteś, kolego? Udręczony umysł zadaje duże obrażenia. Nawiedzone sny. Nakłada nawiedzone sny, zwiększając wszystkie otrzymywane obrażenia o 50% na 3 tury. Ojej, dobra. To mi się nie widzi. O tyle dobrze. Kolejne nacięcie na zbrowie. No i tak walą AOE, więc nic nam nie da taunt. A przebicie tego myślę, że nie będzie złe.
Tylko tak, na pewno już się pozbawiliśmy niestety tego przebijającego pocisku od MF-ki, no bo tutaj jest szpara, więc nic nam to już nie da. Tak, dawajcie sobie oczyszczenia, nie ma problemu. Nie ma problemu. Czekaj, czy ty możesz losowo 289 się generuje? Ale nie nakłada kopnięcia. No ale to będzie to samo zakopnięcie. I w sumie wyszło urw. Braum, walnij krytyka, a coś ci dam. I nic nie dostaniesz. Oczyszczaj się, chłopie. Też podpalało. Ej, ale ja bym głupi. Mogłem tym cały czas walić. Mogłem tym walić. Mogłem tamtym walić, ewidentnie. W sumie to też nie jest głupie. To też nie jest głupie. Nie uciekniesz. No i co? Standardik. Pik. To cię nauczy. Ari, teraz sobie ogniki włączysz, więc któregoś tam dobijemy na pewno. Jak tu dwóch nie dobijemy, no właśnie. Ogniki za twoją sprawę. Fajne, fajne, to mi się podobało. To było taktyczne zagranie. Dobra. Fragment cmentarnego posągu. Czym ty jesteś? Czemu cię nie mogę otworzyć? Ten posąg jest poważnie uszkodzony, brakuje w nim wielu fragmentów. I musimy zebrać te posągi, rozumiem. Dobra. To nie jest problem żaden. Problemem będzie raczej to, że będzie to pewnie od cholery mobów, prawda? Prawda. No, tak, że myślał. I my się tu musieli przebić. No jeszcze dwa mgliste karty. A czy ja przypadkowo nie miałem zmienić im ekwipunku, czy coś takiego? Chyba tak było, ale w sumie... Dobra, zrobię to na następny odcinek. I tak... Panu to już dziękujemy. Tak szczerze to nie, ale... Dobra, musimy się na jednym skupić. Bramo, będziemy leczyć, spoko. Damy radę. Tego pana również walimy na pyrkę. Dwa strzały. Nie no, chcemy jednego dotknąć. No, ale to chyba nie było opłacalne. No ile się uleczy, który? Ten się uleczy, trudno. Ile? Mnou się nie martw! Ratuj Poro! O kurde, dobra. To tak nie miało wyjść. Szczerze, tak nie miało wyjść, jak wyszło. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Łódź z tym. Łódź z tym. Nie zdążę ani tym, ani tym. Inaczej to zrobimy. Dobra, lecz się. Na głowę, bo na nogi już za późno. Czy na nogi w sumie, bo na głowę za późno. Się broń. Nie wiem, czy ja to nie zaatakowałem przypadkowo. Dobra, MF-ka. Pokaż, że masz jaja. To jesteś ty. Może cię utłuczemy. Ja ci nawet jeszcze walnę to. Niech stracę. I jeszcze 432 plus 155. I jeszcze krytyk w porcie. Świetnie. Masz jeszcze to. MF-ka, zabij. Zabij, zabij, zabij. Ty się broń. Chłopcze do bicia.
się czuję. Tam to nie było! No to chyba mamy śmierć metki. Kolejnego wroga mniej. Ta. O kurde. Nie ubijemy go. Ale mam ulta, ej, mamy ulta 514. Dobra, ubijemy go. Na to. O fuck. Nie pomyślałem, że pierwszy wleci heal. A to jest nieważne, który był w kolejce. Wyczuwam strach. A to już wtedy nie było ważne, który był w kolejce. Leja mocy, leczę mepkę. Braum, sorry, ale ty znów musisz użyć tego. I znów być chłopcem do bicia. Broń się. Na serio się dosyć mocno zrobiły. Wszyscy. Fuck. Zobaczymy, jak ja ci tak pierdyknę, czy będziesz taki cwany. Zaraz będziemy mieć ulta. Nie, nie opłaca nam się tu zrobić czegoś takiego. To 89 klepnięcie już nie wejdzie. No dobra, trudno. Damy radę, damy radę. Nie ubijemy go! Nie ubijemy go! Oh no! Ale odlepisz tego heala. Kurde, znów zapomniałem o tym! Co mi z tego wyszło? No dobra, ale przynajmniej teraz użyjemy tego, nie użyjemy tego znów. Kurde! Kurde, kurde, kurde. Jesteś klepnięty. No znów musimy tego użyć. Ale już jest Ari, jest luz. Dobra, ubijemy dziada. Mówisz i masz. Nie mogę przyspieszyć, więc luz. Dobra, udało się. Już ten kolejny hit nie wpadł. Ale MF-ka dostała po dupie. Szkoda! Mogliśmy się zaprzyjaźnić. Nie się brał, tam nie garni z tą przyjaźnią. I MF-ka z Eloy i z Yasuo dostali po 17 poziomie. Świetnie. Odblokowano jeden punkt ulepszeń, uderzenie macku, ulepszenie trzeciego poziomu. O, to już wiem, czym będziemy się zajmować. Ty tak samo i ty tak samo. Spoko. List do wielkiego generała, część druga. Wielki... A, czekajcie, czekajcie. Nie. List do wielkiego generała. Ja wam tego czytać nie będę teraz, tylko przeczytam wam wszystko. Bo wy i tak nie będziecie wiedzieć, co chodzi. Jeżeli nie przeczytam tego teraz, to przeczytam w następnym odcinku, ale postaram się jeszcze w tym. Czy ja jeszcze mogę skończyć? Nie mogę. Idziemy teraz tędy, tak? Tak. I tam pewnie będzie list, część pierwsza. Odpuść sobie, nie ma mnie tu. O kurde, ale teraz... Ale sobie przerąbałem, dobra, a wykiwamy was. Gałgany. No, otwórz. Drzwi są zamknięte, zawróć. A tu jest kolejna część, musimy się cofnąć. Trudno. Ale przynajmniej dzięki temu zauważyliśmy, że tu coś było. Tylko szkoda, że one mogą przelatywać przez drzwi zamknięte. Jak zamknięte, to zamknięte do wszystkich, panowie. Dobra, czy ja już mogę... No serio? Tu żeś aż przyleciał? Patrz, tak się robi hip-hop. Cyk. Na rondzie kiedyś bączki kręciłem. Czy ja już tu mogę naprawić? Nie. Ale już mamy tutaj przejście. O, chyba tam sobie poszły w tamtą stronę. Dobra, nie jest źle. Uniknęliśmy trochę walk. Rasa.
Nigdy nie udało mi się zobaczyć tego stwora, ale podobno jest wyższy od 10 mężów. Ma kilka ohydnych głów spowitych zielonym płomieniem i dzierży ogromny topór. Kat z wyspy, tak o nim mówią. Jeśli moje źródła się nie mylą, legenda mówi o duszach zabitych podczas pierwszego Harrowing. Wszyscy, którzy nieopatrznie poddali się działaniu czarnej mgły, zostali wciągnięci do źródła mocy i zamienieni w jednolity byt. Nasyceni gniewem zmienili się w szalający wicher furii. Ludzie nazywają ten byt Rasa. Jeśli kiedykolwiek go napotkasz, uciekaj, dobrze ci radzę. Nie pozwól, aby strach lub zachwyt tobą zawładnęły, albo staniesz się jego częścią. Nie mogę powstrzymać cię przed podróżą, jednak mam nadzieję, że ta wiadomość pozwoli ci się przygotować. Miło, dziękuję. I tak pewnie nic to nie da. O, tam była skrzynka, widziałem. Ej, jakby sobie to odpuszczacie? Nie, nie odpuszczacie sobie cwaniaczki. To nie... A, cyk! O kurde, tu nie ma przejścia! Ale mnie gra zrobiła w bambuko. Teraz czas na Brauma! Dobra, Braum, spoko, luz. Wyluzuj. Jeżeli to dobrze ogarniemy, jest szansa, że zabijemy dwóch jednym hitem. Znaczy w sumie dwoma hitami. Ale ja... 299. Kurde, nie wyjdzie. 356. Braum jeszcze raz walnie. No dobra, raz nas może grzmotną. No, weź tam sobie już buffa daj. Dobra. MF-ka, pokaż klasę. Pyk, pyk. No. I tak miało być. To było calculated wszystko. Totalnie wszystko calculated. Tylko druga fala. Cholera. O tym już nie pomyślałem. O tym nie pomyślałem. Cholera. Nie miało tak wyjść. Tak trzymać. Nie miało tak wyjść. Dobra. Ale. Dawajmy od siebie. Zrobimy ten sam myk, o ile się uda. O ile nam się to uda zrobić. Dostał tarczkę. Już na was stamtąd niestety zużyję. Mamy od cholery tarczki, więc możemy się ubić. Luz blues. No dobra, to tam tarczka już nam tak zanika, delikatnie mówiąc. Tamten i tak zaatakuje. 299. Czy my zdążymy tyle zadać DPS-a? Powinniśmy zdążyć. Powinniśmy zdążyć. Dobra, Braum już dostał w kębie. Liczmy na to, że zdążymy. Dobra, ale chyba już zdążyliśmy. Tam było 300 parę. Tak mi się przynajmniej... No dobra, dla pewności. Może to troszeczkę overkilluje, ale trudno. W sumie liczyłem bardziej na tego. Kolejne nacięcie na spluwie. Brale krytyk wpadł, świetnie. Tarczka kolejna. No i paniczu. Bijem ciebie po gębie teraz. Nie dostaniesz żadnego buffa, ale zatem my dostaniemy. Musiało boleć. Więc znów się nie bronimy Braumem, tylko atakujemy. Raz. Dwa. On zaatakuje, Ari dobija. On nawet nic nie zużył. Nie zdążysz, przyjacielu. Nauczyłem się przyspieszać w końcu. W końcu się nauczyłem przyspieszać. No nie. 18 HP. No i tu powinienem, co? Za wolno. Pyk. Dobra. Nie brak ci siły, ale brak ci serca. Pozbyliśmy się chyba dwójki, z tego co widziałem. O, kolejne awanse. No ale to samo. Wszyscy dostają ulepszenia na poziom 17. Tam już nic nie było, bo już się pogubiłem. Chyba już nic nie... A ty chciałeś się ukryć przede mną.
Buchlujskie szaty. Czy tu jest jakaś kartka? Już wszystko przeczytaliśmy. Bo chcę jeszcze wam to przeczytać. Ale nie wiem, czy zdążę. Bardzo chciałem to zrobić. Poradzę, że czuję ból tych dusz. Jest przytłaczający. Gdy spędzisz tam trochę czasu, to da się żyć. Pike, jest tylko jeden problem. Tego co mi wiadomo, ty już nie żyjesz. Nie to, żebym, wiesz, był tam jakiś życiofobem czy coś, nie, nic z tych rzeczy. Ale wydaje mi się, że ty już nie żyjesz. Aha, już są zamknięte, czyli nie przejdziemy, dopóki nie zrobimy tego cholernego posągu. No dobra. Ale wolałbym cię nie targetować. Znów cię zrobiłem w bambuko. Napraw posąg. No dobra. I cyk, omijak. Nie znudzić się, co? Będziesz tak za mną lazł jeszcze raz lazł. Ty to masz nudne życie, chłopie. Dobra, przyszliśmy tędy. Kolejne walki. Serio, to jest od cholery ciut. Musiałeś, prawda? Zdążę. O, tam coś było. Tam coś było ciekawego. Może tu zgubisz target. Tam coś było, widziałem znak zapytania. Czemu nie ma żadnych krzaków? Kurde, jeszcze ty? No nie róbcie sobie jej, nie będę znów dwóch walk toczył. O nie, a trzech to już w ogóle nie. Coś tu było, gdzieś, o tu. Na płycie na grochowie widnieje inskrypcja, ale jednak napis jest niemożliwy do odczytania. Jeszcze nigdy tak szybko nie czytałem, nie, 27 minut nagrania już mam, starczy, 4 walki. Fuck, dobra, to będzie prędkość 2. Trudno, zrobimy to na szybko. Raz. Ja mam jeszcze to przyspieszę. Walimy ciebie na pyrę. Raz, tak, cyk. Cyk. No, zanim ty się jeszcze kurde odetniesz. Dobra, mam się zepsucia. Leczenie. Tylko tak, musimy walnąć tu. Emetko, może zdążysz jeszcze walnąć. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zdążysz. 289, 239. Kurde, nie zdążysz. Ani jeszcze, ani wali. Cię opuszcza. Dobra, wal teraz. Emetka powinnaś zabić teraz. Dobra, poszło. Jedna walka. Następna. Krytyk spoko, luz, mi to za pan bra. Tamcik. Teraz ciebie, przyjaciel, odrzucimy. I MF-ka znów robisz to samo. Musiało boleć. No, może i trochę. Ale tu i tak już dupa. 39, no dobra. Kolejnego wroga mieć. Ale on ma zwykłe ataki, więc już. To będzie szybkie, raz. Ari też dostałaś. Ty kryt. Jak mnie wkurza ten lag. W gotowości? Jeszcze raz zada, naprawdę? Nie zdąży. Dobra, druga walka za nami. Ale ja se narobiłem, co? Ale se narobiłem. Dobra, ciebie bijemy. Ale tu już MF-ka nie zdąży. W ogóle gdzie jest MF-ka? Gdzie tu jest nasza MF-ka?
tu jesteś, Amepka. Dobra. Też nie zdążysz. No dobra, ale powinnaś zabić. Przeżył. On nie dobije, prawda? No ale Mary też nie dobije. A nie, nie, inaczej, inaczej. Teraz mam cię w garści. Teraz na ciebie tą. Dobra, tura wpadła. Ciebie dotłuczemy. No w sumie byś dobiła, no ale trudno. Dla nas to łatwiejsze. Klepnięcie. Już natychmiast stópka poleci. Mary, wiesz co, może weź ty tam polecz trochę ludzi, co? Tak na szybkiego. Wy sama siebie ulecz. Ale ty innych leczysz, no to przyjemnie. I tak. Kurde, nie zdążę. Jest szansa na kryt. Zaryzykuję. Wciąż możecie się bawić. No i były kryty. Kolejne nacięcie na spluwie. Tylko tak, Ari niestety już nie będzie, ale możemy Braumem zaatakować jego. Odepchniemy go w tył. Dobra. Umiejka. Skończymy rozgrywkę. A nie, jeszcze jedna fala będzie, kurde. Jeszcze jedna, tylko to jest duży. No właśnie. Mogłem tego ulta zostawić. Mogłem tego ulta zostawić. I zrobiłbym to w ten sposób, że tym strzałem poleciłbym dalej. Czy oni będą w stanie to nadrobić? 345. 150 Ari. Kurde, nie nadrobią. Kurde, nie nadrobią chyba. Może wolność tę tychmiastówkę i potem lekkim. No dobra. Jesteście interesujący, ale my jesteśmy legendami. Tego przyjaciela to może byśmy nawet odepchnęli, co? Tylko on możliwe, że wróci. Chociaż może i nie wróci. Dobra, spróbujmy w ten sposób. I tak, miejmy nadzieję, że poleci w górę. Trochę go odepchnęliśmy jeszcze. I tu musimy szybkim, nie ma innej opcji. Kurde, naprawdę. 806 krytyk, ładnie. Jeszcze go uleczymy. Braum, ty się broń. Nie to, ty się broń. Klepnięcie. Cieplutko na sercu. No jeszcze to. Czasami wymaga pomocy. Cholera. Serce Freljordu! Może też głupie to zrobię, ale innej opcji nie widzę. Oczyszczenie wpadło, tarczki mamy. Klepnięcie dostał, więc możemy teraz bez problemu walnąć tym. Ari, ty znów musisz leczyć, bo innej opcji znów nie widzę. O kurde! Tu leczy wszystkich sojuszników. A to luz. Jeszcze kurwa dostał kartę ataku. Spokojnie. Niech cię szlak jasny trafi i krew nagło zaleje. Gotowi czy nie? Och, nie wpadł kryt. To dla mnie?
Nie wpadł kryt niestety. Na szybko leczenie. Doszedę. I znów to samo, ale kurde, znów tego nie zrobimy. A ty masz ulta bodajże drugiego z maną. 428. Braum może go spowolni. Jest szansa, że jeszcze nam to wejdzie. Jestem niezniszczalny. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to tak wyjdzie, jak myślę. Mogę go w sumie odepchnąć. No właśnie, mogę go odepchnąć. Czyli to nie działa, jak myślę. Już jak ma jedną kolejkę, to już mogę jej nie spowolnić. Dobra, moi drodzy, udało nam się 7 minut. Znaczy 4 walk. No i PDF padło. Tak unikałem tych walk, unikałem, no i tak niestety na nie musiałem trafić. Dobra, kochani. Ja już powoli kończę, jest godzina 1 w nocy, a ja nadal nagrywam. Tak więc dzięki wielkie, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, czyli taka moja mantra. Ja to chyba polubię naprawdę. Ja sobie to nagram, będę sobie to wkleił, żeby się nie jąkać przynajmniej. O, to jest jakiś pomysł. Dobra, dzięki jeszcze raz wielkie. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Do następnego razu. Hej, hej!